Dwa kolejne sparingi za motorem. Jak można podsumować zarówno ten mecz w Siedlcach, jak i to spotkanie z Krzo? Mecz w Siedlcach na pewno ciężkie warunki dla dwóch drużyn. Pogodowe przede wszystkim. Myślę, że bardzo dużo stworzyliśmy sobie sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Siedlce zagrały zdecydowanie mądrzej i zasłużenie ten mecz wygrały. Natomiast mecz popołudniowy, wydaje mi się, że zaangażowanie zawodników było optymalne. Były tam momenty takie, gdzie trochę brakowało tej koncentracji, czego nie lubię. Ale z wyniku oczywiście trzeba być zadowolonym z tego, że zawodnicy podeszli do tego sparingu bardzo skoncentrowani. Już zespół chyba łapie świeżość, bo widać było, że niektórzy są mocno w gazie. Czy łapie świeżość? Mam nadzieję, że jeszcze tak nie wygląda, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Bardziej tutaj mówię od strony motorycznej, bo jeśli chodzi o aspekty taktyczne, to na pewno dużo jeszcze do poprawy. Jak i w pierwszym, tak i w drugim meczu. Mówi się, że ta runda wiosenna może być opóźniona ze względu na warunki atmosferyczne. Już przygotowania są zmieniane pod tym kątem, czy na razie jeszcze póki nie ma oficjalnej decyzji, to o tym nie myślicie? Nie, już myślimy o tym, bo nie chcielibyśmy być zaskoczeni. Tak więc ten plan będzie przygotowywany. W poniedziałek się okaże, z tego co wiem, w poniedziałek ma się okazać, co dalej z ligą. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żebyśmy grali w takich warunkach, jak dzisiaj graliśmy te dwa sparingi. No zwłaszcza, że w ostatnich minutach tego meczu z Krzo zaczęło tak sypać, że praktycznie nic nie było widać. No, śnieg jest, jak sypie, nie jest jakąś wielką przeszkodą. Przeszkodą jest boisko, na którym się gra. Dzisiaj w porannym sparingu jeden z zawodników Siedle doznał prawdopodobnie ciężkiej kontuzji tylko i wyłącznie przez to, jak wyglądała płyta. Tak więc o to bym się bardziej obawiał. A jeżeli chodzi o zdrowie w motorze, bo kibice na pewno będą się zastanawiać, dlaczego Daniel Świderski dzisiaj chociażby nie zagrał? Daniel miał lekkie przeziębienie, zgłosił to 2 dni temu, natomiast nie chcieliśmy go nadwyrężać. Myślę, że w tych czasach pandemii trzeba dmuchać na zimne. A ciężko było wytrzymać 2 sparingi w ciągu jednego dnia z punktu widzenia osoby, która nie rusza się na boisku? No, nie było za ciepło, ale troszeczkę tej energii chłopaki zawsze oddają też ławce, tak więc wytrzymaliśmy długi dzień, bo praktycznie od 5:30 na nogach, ale opłacało się, warto to było zrobić i na pewno gdybym miał to powtórzyć, tak samo bym to zrobił.